kobietom jest w ogóle trudniej zaistnieć w świecie zawodowym. Jesteśmy nakierowane na sposób docierania do celu, a nie na sam cel. Z jednej strony ten cel osiągamy znacznie wolniej, ale z drugiej strony, kiedy go osiągniemy, jesteśmy zgodne ze sobą i nie mamy wyrzutów sumienia. I takie życie jest życiem piękniejszym, niż kiedy człowiek znacznie szybciej coś osiągnie, płacąc za to cenę, której mógłby później żałować. Stąd kobietom jest trudniej, ponieważ znacznie wolniej te cele osiągają. Wydaje mi się, że to jest nie tylko w świecie naukowym, ale także w świecie zawodowym, gdzie indziej. W świecie nauki, kiedy króluje, czy najważniejszy jest logiczny wywód i sprawność intelektualna, mistrzostwo w dziedzinie, której ta nauka dotyczy, jest o tyle trudno, że kobiety wiele rzeczy odbierają także poprzez czucie, poprzez emocje, poprzez intuicję. I mężczyźni do tej intuicji przyznają się dopiero po osiągnięciu tytułu profesora. I ta intuicja zwykle ich nie myli i nikt jej nie krytykuje. Kobiety o tej intuicji mówią znacznie wcześniej i wtedy nazywamy to histerią.